Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji, na briefingu prasowym dotyczącym powołania przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na wniosek wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, pana Krzysztofa Kumorka, do pełnienia funkcji burmistrza miasta Bogusława-Goc do czasu wyboru nowego burmistrza. Przypomnę, że 7 czerwca mieszkańcy Bogusława-Goc w referendum ogromną większością głosów odwołali burmistrza. Pan Krzysztof Kumorek pochodzi z gminy Bogusław-Goce, z wykształcenia ekonomista, specjalizujący się zarządzaniem gospodarką społeczną, analityk, wieloletni pracownik spółki Tauron Ekoenergia i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, odpowiedzialny m.in. za tworzenie planów inwestycyjnych i kontakty z samorządami. Doświadczony menadżer, który z powodzeniem realizował m.in. projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Proszę o zabranie głosu wicewojewodę dolnośląskiego pana Jarosława Kresu. Szanowni Państwo, niech zabrzmi to już oficjalnie teraz, w związku z odwołaniem w wyniku referendum poprzedniego burmistrza, pan premier Mateusz Morawiecki wyznaczył do pełnienia funkcji burmistrza Bogusława-Goc z dniem dzisiejszym pana Krzysztofa Łukasza Kumorka. Przed panem Krzysztofem odpowiedzialne zadanie, z którego jestem przekonany wywiąże się znakomicie. Chciałem pogratulować i życzyć udanego wykonania tej misji, tego zadania. Dziękuję. Gratuluję. Panie wojewodo, szanowni państwo, mogę powiedzieć, witam w moim mieście. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt podwójnie, dlatego że jest to bardzo ważna funkcja, jaką pan premier postanowił mnie powierzyć i też dlatego, że jestem mieszkańcem Bogusława-Goc i gminy. Szanowni państwo, w tym trudnym okresie, a pod kątem zbliżających się, dlatego trudnym, że pod kątem zbliżających się wyborów prezydenckich oraz pewnych zawirowań, które miało ostatnio miejsce i niepewności, myślę, wielu mieszkańców co do sprawowania urzędu i realizacji swoich obowiązków przez burmistrza, chciałbym wszystkich zapewnić i uspokoić. Funkcja, jaką powierzył mi pan premier, wiąże się przede wszystkim z tym, żebym zapewnił prawidłowe funkcjonowanie gminy do czasu ogłoszenia i przeprowadzenia nowych wyborów. Zapewnił, aby realizowane przez gminę zadania były realizowane we właściwy sposób i zapewnić spokój. I o to chciałbym się postarać z całych swoich sił i z całych swoich zdolności. Jest dużo spraw do nadrobienia odnośnie zbliżających się wyborów, odnośnie finansów publicznych. Pozostałe sprawy proszę o chwilę cierpliwości mieszkańców. Muszę się z nimi najpierw zapoznać. Jako analityk rozpoczynam swoje działanie od szybkiej diagnozy, analizy, a następnie przechodzę do działania. Chciałbym zapewnić wszystkich mieszkańców o tym, że poświęcę i przeznaczę wszystkie siły, całą moją wiedzę i zdolności, aby gmina funkcjonowała we właściwy sposób do czasu przeprowadzenia kolejnych wyborów. Dziękuję bardzo serdecznie.